Witam wszystkich. Chciałem dzisiaj zaprezentować podkładkę chłodzącą dla laptopów firmy Silentium PC, model Hiberna NC300. W założeniu jest ona dedykowana dla urządzeń mobilnych z matrycą przekątnej od 8,9 cala do 17,3 cala. Jak ona się sprawuje w praktyce? Przekonajmy się. Zapraszam. Obudowa Silentium PC Hiberna NC300 wykonana jest przede wszystkim z dobrej jakości plastiku. Poza tym całość podstawy stanowi tak naprawdę meshowy element. W jego centralnej części mamy wentylator 230 mm z logo Silentium PC. Wentylator oczywiście pracuje w taki sposób, że zasysa powietrze spod spodu i z przodu i kieruje je od spodu w stronę spodu laptopa. Od spodu Hiberna NC300 wygląda tak. Mamy tutaj szereg promieni rozłożonych wokół wentylatora otworów. Tymi otworami oczywiście wentylator zasysa powietrze oraz mamy też tutaj cztery nóżki stabilizacyjne. Zastosowany w Silentium PC Hiberna NC300 wentylator pracuje z prędkością rzędu 600 obrotów na minutę. Co ciekawe, powietrze zasysa on przede wszystkim z dolnej części podkładki, co tutaj widać, mam nadzieję, jest wystarczająco duży dystans od podłoża, żeby wentylator miał dużo miejsca do zasania wystarczającej ilości powietrza. Zasilany jest on poprzez jeden z dwóch dostępnych portów USB w obrębie tej podkładki. Oczywiście stosowny kabele do zasilania tego wentylatora otrzymujemy w zestawie. Meshowa powierzchnia Silentium PC Hiberna NC300 względem podłoża jest umiejscowiona pod takim lekkim kątem. W związku z czym, jeżeli chodzi o pracę na laptopie, jest tutaj ona w miarę komfortowa. Samo podłączenie zasilania wentylatora Silentium PC Hiberna NC300 wygląda następująco. Jedną z dostępnych końcówek z kabla z USB, z dwoma końcówkami USB, podłączamy w obrębie jednego portu USB z podkładki, a drugą końcówkę w obrębie wolnego gniazda w laptopie. A następnie włączamy wentylator stosownym przyciskiem i całość generalnie wygląda w ten sposób. Co ciekawe, warto zwrócić uwagę, że kabel od zasilania jest na tyle długi, że nie będzie problemu, gdyby ktoś miał na przykład port USB wolny tylko z tej strony laptopa, z lewej strony laptopa załóżmy. Jest wystarczająco długi, jeszcze ma zapas tutaj kilku centymetrów. Po włączeniu zasilania wentylator od Silentium PC Hiberna NC300 stopniowo się rozkręca do swoich stałych obrotów rzędu właśnie 600 obrotów na minutę. Jeśli też chodzi o jego kulturę pracy, wydaje mi się, że będzie on raczej zagłuszany przez pracę laptopa, czy to dysku, czy to wbudowanego w laptop jakiegoś wentylatora. Tak prezentuje się Silentium PC Hiberna NC300 z urządzeniem mobilnym o matrycy rzędu 12 cali. Tak z kolei prezentuje się Silentium PC Hiberna NC300 z laptopem o matrycy rzędu 15,4 cala. Hiberna NC300 to niewątpliwie bardzo ciekawa propozycja od Silentium PC. Po pierwsze, podkładka ta jest dość uniwersalna, jest kompatybilna zarówno z mniejszymi, jak i z większymi urządzeniami mobilnymi. Po drugie, dołączałem tutaj kabel zasilający wystarczająco długi w razie, gdyby laptop miał port USB wolny tylko z boku na przykład. Po trzecie, jest to podkładka stosunkowo tania, bo ona kosztuje nieco na 50 zł, a jednak 50 zł wystarczy tutaj w zupełności, aby latem schłodzić praktycznie każdego laptopa do w miarę bezpiecznych temperatur w razie, gdyby ten się przegrzewał.